Dobry wieczór. Anujka Koperska, Kolbusz, Telewizja TV. Znajdujemy się dzisiaj na premierze nowego serialu Legia do końca. U mojego boku jest piłkarz Radosław Majdan. No właśnie, Radosławie, jak te twoje relacje wyglądały z klubem Legia? Opowiedz. So, moje relacje z klubem Legia były różne. Kiedy byłem piłkarzem Pogoni, nasi kibice Pogoni Szczecin i kibice Legii bardzo się przyjaźnili. Pamiętam, kiedy przyjeżdżaliśmy do Warszawy pociągiem, wysiadaliśmy na dworcu, a w tym pociągu znajdowali się nasi kibice, to cały peron był, że tak powiem, okupiony setką kibiców Legii, którzy przynosili różne trulki już tam na peronie, witając naszych kibiców. Nawet kiedyś, pamiętam, poznałem słynnego lidera kibiców Legii, Bosmana, znamy się do dzisiaj i bardzo się szanujemy, więc ja mam tutaj sympatię do tej starej gwardii. Później nadeszła zmiana, już kibice Pogoni nie przyjaźnili się z kibicami Legii. W międzyczasie ja trafiłem do Wisły Kraków, więc to już były już odrębne sytuacje. A później to w ogóle byłem zawodnikiem i trenerem Polonii Warszawa, więc to już jest w ogóle, że tak powiem, sytuacja niesprzyjająca jakimś, powiedzmy, przyjacielskim klimatom, więc już później, będąc na stadionie Legii czy grając z Legią, no wiadomo, już byłem osobą raczej, której kibice nie darzyli sympatią. A czego spodziewasz się po tym serialu właśnie nowym, Legia do końca? No, chciałbym zobaczyć emocje. Jako były piłkarz ja bardzo lubię, analogicznie wracając do wspomnień, jak to było, jak to jest być piłkarzem, żeby po prostu ktoś, kto tego nie wie, mógł zobaczyć, mógł poczuć, nie tylko wtedy, kiedy jest miło, fajnie i kiedy piłkarze cieszą się z kibicami na stadionie, ale to, co się dzieje w szatni, te trudne rozmowy, to, co trener ma do powiedzenia zawodnikom w momencie, kiedy mecz się nie układa i nagle widzimy zmianę, jak piłkarze między sobą załatwiają pewne problemy, jak reaguje na to prezes klubu, bo wiadomo, że każda drużyna, również Legia Warszawa, ma w sezonie te łatwe i te trudne momenty. I chciałbym zobaczyć jedne i drugie, jak piłkarze Legii spontanicznie się cieszą po sukcesach, ale jak też radzą sobie wtedy, kiedy jest ta gorycz porażki i są te trudne momenty. A jak ty sobie radziłeś właśnie w takich trudniejszych chwilach swojej kariery zawodowej jako piłkarz? Wiesz co, różnie. Czasami uciekałem w świat muzyki, czasami po prostu w samotność, bo ja byłem bramkarzem, a bramkarz, jak to się mówi, wtedy, kiedy przegrywasz, jest najbardziej samotnym człowiekiem na świecie, więc... A czasami załatwialiśmy to na forum drużyny, tak? Bo potrzebowaliśmy wzajemnie się wspierać i ja myślę, że to też jest ważne, bo tak jak powiedziałem, te blaski są ok, każdy cię klepie po plecach, jest miło, fajnie, kibice cię uwielbiają, dziennikarze piszą o tobie dobrze. Problemy się zaczynają wtedy, kiedy jest źle, kiedy przegrywasz, kiedy popełniasz błędy i wtedy drużyna musi sobie wzajemnie pomóc. Tak? I każdy ma na taki sposób, jak to się mówi, zawodnicy czy bramkarze są jak wino. Im starsi, tym lepsi, właśnie między innymi z tej przyczyny, że wtedy, jak jesteś doświadczonym piłkarzem, wiesz, jak sobie pomóc. Pięknie dziękuję za rozmowę i czekamy na premierę. Dokładnie, wszystkiego dobrego.